Państwu. Nazywam się Piotr Pokrywka, tak jak powiedział już kolega. Jestem akupunkturzystą i fizjoterapeutą. Jestem uczniem doktora Pokrywki i od 2000 roku zajmuję się właśnie tym zagadnieniem. Od 3 lat mamy również, prowadzimy placówkę w zasadzie od 2000 roku Akademii Długowieczności w Bojanowie, a od 3 lat znajduje się tam też komora normobaryczna. Normobaria to jest w zasadzie atmosfera, to jest taka atmosfera odtworzona, jaka panowała na Ziemi kiedyś przed potopem. I mamy tam inny skład mieszanki oddechowej oraz ciśnienie baryczne. Właśnie takie, jakie panowało na Ziemi w tamtych czasach. Wtedy ludzie żyli średnio 900 lat. Nie znali pojęcia chorowania, byli zdrowi, w dobrej kondycji i pełni szczęścia. Warunki te to są, ciśnienie mamy 1500 hektopaskali, mamy tlenu tam 40%, 0,5% wodoru i do 3% dwutlenku węgla. Macie pewnie Państwo pojęcie hiperbarii, bo to w świecie medycyny od lat już wiadomo, że jest znane i powszechnie przyjęte. Natomiast normobaria, można by powiedzieć, że jest ulepszoną formą hiperbarii, która usuwa wszystkie niedogodnienia hiperbarii oraz działania niepożądane, jak również uwydatnia to, co w hiperbarii jest potrzebne. Plus to, że jest więcej właśnie dwutlenku węgla oraz dodatkowo jeszcze wodór podany. Wodór również przyswajamy z wodą redox poprzez picie. To właśnie Adam Pokrywka ma tutaj taką maszynę do zademonstrowania. Można się tej wody napić. Można sobie też takie urządzenie w domu zamontować. Oraz też przyswajamy wodór z olejem lnianym, redox. Wodór ma właściwości antyoksydacyjne. Można by powiedzieć, że jest ojcem wszystkich antyoksydantów, gdyż usuwa wolne rodniki, ale tylko hydroksylowe. Nie tak jak inne antyoksydanty, usuwają wszystkie wolne rodniki, a usuwa tylko hydroksylowe, bo tylko on jest szkodliwy i on uszkadza nasz organizm. W zasadzie w Akademii Długowieczności zajmujemy się zdrowiem i to pojęcie nas bardziej interesuje, gdyż my nie zajmujemy się w ogóle leczeniem, ani chorobami. Staramy się naszych gości czy pacjentów przywrócić do stanu równowagi oraz uruchomić wszelkie możliwe procesy zdrowienia, żeby efekt wystąpił całkowitego wyzdrowienia. To się często zresztą udaje zrobić. Muszę na stronę. Wiem, że cię tak Piotr, pierwsze koty za płotu. Super. Brawa pan, proszę państwa, Lodna. Gdybyście Państwo jakieś pytania mieli, to proszę na bieżąco pytać. Ja będę starał się odpowiadać. W Normobarii w zasadzie mieszkamy tam od 3 lat z całą rodziną, co noc śpimy. Nasze dzieci razem z nami. I zauważamy, że jak gdyby szybciej się znacznie wysypiamy, mniej chorujemy, a gdy wystąpi jakieś chociażby zwykłe przeziębienie, to ono trwa jedną, maks półtorej doby. Także nasze dzieci się skarżą wręcz czasami, że one by chciały trochę w domu się polenić i tak jak inne dzieciaki ze szkoły tydzień posiedzieć, pochorować. U nas to idzie wszystko błyskawicznie. Jest akupunktura, normobaria i następnego dnia dzieci idą do szkoły. Także nie mają za bardzo z nami tutaj lekko, w sensie takim, żeby się lenić. Z innych rzeczy, jakie mogę powiedzieć, to pacjenci czy goście nasi starsi po 50-70 roku życia mówią, że normowali znacznie lepiej się czują z tego względu, że jak gdyby wracają im siły witalne i więcej energii mają. Mówią niektórzy, że czują się jakby odmłodnieni o 20 lat po takim dotlenieniu. Oczywiście wszystkie rany różnego rodzaju się goją bardzo, bardzo szybko, wręcz błyskawicznie. Czy jakieś zwykłe ucięcie, czy zadrapanie, to jest raptem dzień, dwa i śladu nie ma.
ale rany takie porządniejsze, typu stopy cukrzycowe, czy jakieś inne pooperacyjne, też goją się bardzo, bardzo szybko. Przyjeżdżała taka pani do nas, przywozili ją, jej dzieci, miała ponad 90 lat. I tak w zasadzie na początku na siłę przyjeżdżała, nie chciała w ogóle ani na akupunkturę, ani do normowarii uczęszczać, gdyż ona tylko w łóżku leżała. Ją zmuszano, żeby w ogóle wstawała i gdziekolwiek się poruszała, ubierano ją. Na piąty zabieg akupunktury przyjechała, powiedziała, że dzisiaj sama wstała z łóżka, ubrała się i że ona chce żyć i że do normowarii będzie chętnie przyjeżdżać. No mówi, że odczuła, jakby właśnie odjęto jej 20 lat. No i tak się czują osoby w podeszłym wieku oraz osoby schorowane. Natomiast osoby zdrowe, takie jak my, nie czują w zasadzie jakichś wielkich różnic, no bo są zdrowe cały czas. Natomiast zauważamy, że właśnie tak jak powiedziałem, szybciej się organizm regeneruje, szybciej się wysypiamy, mamy jak gdyby więcej sił witalnych i to jest właśnie ten plus. Osoby często mówią, że też im się wzrok albo słuch poprawia. Z tego względu, że gdy obszar mózgu jest niedotleniony i to jest wynikiem tego pogorszenia wzroku lub też słuchu, gdy w normowarii się dotlenia, to jest efekt natychmiastowy i wtedy jak gdyby te funkcje wracają w pełni. To nie oznacza, że każdy ze słabym wzrokiem będzie nagle uzdrowiony w normowarii, ale osoby, które są w wyniku właśnie niedotlenienia organizmu, na pewno odczują ten efekt. Czy są jakieś przeciwwskazania? Proszę pani, normobaria nie jest leczeniem, tylko jest zdrowieniem i jest to środowisko fizjologiczne, czyli tam nie ma żadnych przeciwwskazań. Fizjologiczne znaczy, że takie, jakie być powinno, prawidłowe środowisko. Przeciwwskazań nie ma. Do hiperbarii są wskazania i są przeciwwskazania, gdyż to jest leczenie. Natomiast normobaria nie ma żadnych przeciwwskazań. Każdy w każdym wieku, w każdej chwili może z normowali korzystać. Zawsze działa to in plus. Jak wygląda normowarycznie? Mieszkanie normowaryczne zbudowane jest z całości ze stali. Przeważnie są to zbiorniki okrągłe bądź jakieś duże beczki. Muszą być przede wszystkim szczelne. Spawana musi być śluza oraz okna. I to jest podstawa. Musi być szczelne pomieszczenie. Do tego istotne jest to, żeby wytworzyć ciśnienie oraz wszystkie parametry oraz gazy, czyli potrzebna jest tak zwana maszynownia, czy też serce normobarii, które utrzymuje wszystkie parametry oraz dopuszcza odpowiednie gazy. Może pan powtórzyć stężenie gazów? Gazy normobarii, czyli skład mieszanki oddechowej, to jest 40% tlenu, około 0,5% wodoru, dwutlenek węgla od 1,5 do 3% oraz ciśnienie atmosferyczne to jest 1,5 atmosfery, 1500 hektopaskali. No też są istotne pozostałe elementy takie jak temperatura oraz wilgotność, czyli w normie trzymamy wilgotność między 40 a 70%, a temperatura nie przekracza raczej 22 stopni. W normowarii można przebywać na stałe, właśnie dlatego, że jest to atmosfera fizjologiczna, czyli taka, w której można przebywać cały czas bez żadnych działań niepożądanych, więc ograniczeń nie ma. Im częściej, gęściej i dłużej, tym lepiej. W normowarii po 1,5-godzinnym przebywaniu wytwarzają nam się ze szpiku kostnego komórki macierzyste, to jest naukowo potwierdzone. A jak wiadomo, komórki macierzyste mają funkcję multipotencjonalną, czyli potrafią zamienić w organizmie każdą zużytą czy też chorą komórkę, jaka na ten czas znajduje się właśnie w organizmie. To działa na zasadzie takiej, jak gdyby skanowały cały czas te komórki nasz organizm i gdy jest jakiś sygnał o uszczerbku w danym organie czy też komórce, to wtedy ta komórka macierzysta zostaje wysyłana w to miejsce i podmienia tą, która była zużyta. Natomiast problem jest tego typu, bo w zasadzie każdy człowiek się rodzi z komórkami macierzystymi jakąś tam ilością, ale gdy jesteśmy coraz starsi, to te komórki macierzyste nam się zmniejszają z tego względu, że już się zużyły. A do tej pory nie było możliwości, żeby je na nowo wytwarzać, takich ogólnie dostępnych.
I teraz właśnie, gdy normowaria powstała, to te komórki nam się namnażają, więc można by powiedzieć, że mamy stale zapas o 100% więcej komórek macierzystych w organizmie. A czy ktoś, kto ćwiczy siłowo lub jakoś wytrzymało, mógłby odczuć jakąś lepszą zdolność swojego organizmu po takiej sesji z normowarii? Przyjeżdżają sportowcy do normowarii i ewidentnie mówią, że ich osiągi w sporcie się bardzo znacznie poprawiają. Na przykład przyjeżdżają kolarze, czy jacyś zawodnicy sztuk walki, albo biegacze, czy pływacy. Mówią ewidentnie, że znacznie lepsza kondycja organizmu jest oraz wydolność. Także nawet mówią, że o 70%, to jest bardzo spektakularne. Mi się poprawiają wyniki. Osoby, które są chore na astmę, czy też inne choroby układu oddechowego, w normowarii czują poprawę natychmiast. Wchodzą i zaczynają oddychać jak gdyby znowu pełną piersią. Mówią, że to jest tak, jak nie oddychali już od lat. Jest na moim kanale filmik z panem Kazimierzem. To jest człowiek, który ma ponad 70 lat. I tak kiepsko oddychał, że nawet nie potrafi po schodach wchodzić. Co dwa schody musiał stawać, robić przerwę i stawać. Jest pokazane w filmiku, gdy badaliśmy mu stopień nasycenia tlenu w osoczu, to pokazało to 73%. Natomiast gdy wszedł do normowarii, to po dwóch minutach było już 98%. I ten pan już od ponad około dwóch lat przychodzi do normowarii systematycznie dwa razy w tygodniu. Potrafi robić przysiady, po schodach biega, pokazuje to, jest szczęśliwy, mówi, że czuje się, jakby mu dali drugie życie. Ale bez ponawiania zabiegów nie mógłby tak funkcjonować. Proszę pana, ten pan też bierze systematycznie dwa razy w roku serię akupunktury oraz normowarnie korzysta cały czas, no bo jeżeli jemu to pomaga, to mówi, że nie będzie z tego rezygnował i systematycznie dwa razy w tygodniu jest, więc nie wiem, jak długo ten efekt by się utrzymywał. Gdyż on nigdy nie dopuści nawet miesiąca, czy nawet dwóch tygodni, żeby w normowarii nie być. No tak, ale bez państwa nie posuniemy się do przodu, czyli musimy przyjeżdżać w tym momencie do państwa, a to jest praktycznie często niewykonalne. Proszę pana, my zachęcamy ludzi, żeby robili swoje komory normowaryczne. Takie komory można sobie kupić gotowe, albo można sobie zrobić samemu. Możemy panu podpowiedzieć, jeśli pan chce, jak to zrobić, żeby było najprościej i żeby to funkcjonowało prawidłowo. Więc zachęcamy do tego, żeby budować sobie komory normowaryczne po to, żeby poprawić sobie jakość i standard życia oraz siły witalne. Na przykład mężczyźni w starszym wieku są też bardzo zadowoleni, bo mówią, że odczuwają nad ranem efekt, jakby nagle odwodnieli o 30 lat. Proszę pani, wyjścia i wejścia są w specjalnych komorach ciśnieniowych, tak zwane śluzy, są to śluzy tak zwane. I cały proces wejścia trwa w zależności od tego, jaką to ma szybką adaptację, od pół minuty do 4-5 minut. W tym momencie dopuszczamy ciśnienie właśnie, żeby wyrównać tą różnicę 500 hektopaskali. Wtedy się podnosi temperatura, robi się ciepło i w uszach się zatyka. Czyli trzeba mieć taką umiejętność, aby przepchać ciśnienie w uszach, czyli dmuchnąć w nos zamknięte, albo przepchnąć ślinę, czy ziewnąć. I to w zasadzie wszystko, innych dolegliwości nie ma. A pytała pani o to, jaka jest różnica przy wyjściu, tak? Proszę pani, z tego względu, że to jest tylko pół bara, czyli 500 hektopaskali, nie ma żadnej różnicy. Ponieważ to jest tak, jakby zanurkować pod wodę tylko na 5 metrów. A w medycynie nurkowej wiadomo, że to jest w pełni bezpieczne, dopiero później się zaczynają schody powyżej 10 metra. Czyli powyżej 2 atmosfer. Nie, człowiek nie odpowiedzi, nie odczuwa, wróciłem do tego paskudnego, tej paskudnej atmosfery, bo byłem tak wspaniały środowisku, a teraz jest mi źle. Proszę pani, właśnie ludzie różnie mówią. Niektórzy mówią, że wchodzą z normobarii i nie odczuwają specjalnie nic, ale dzwonią, że po dwóch dniach nagle czują, jakby spali na przykład trzy noce, są tacy wypoczęci i tak dużo siły mają. Inni wychodzą i mówią natychmiast, że mają przypływ energii i sił. No zawsze jest to czucie indywidualne, każdy organizm jest inny, każdy człowiek jest inny, więc tutaj nie można tego ujednolicić. Proszę. Czy
Też do nas przyjeżdża raz na jakiś czas taka pani z zapaleniem mózgu, która w stanie niemalże agonalnym była. Przywieziono ją pierwszy raz na wózku inwalidzkim i po takich kilku sesjach z normobarii ona wstała z wózku, zaczęła funkcjonować normalnie i teraz się pojawia raz na kilka miesięcy, gdy zaczyna się do łóżka kłaść, rodzina ją znowu przywozi na kilka takich nocy i znów na kilka miesięcy jest spokój, ona normalnie funkcjonuje. Czyli te funkcje życiowe się poprawiają. No a jakie zalety ta woda na można powiedzieć, na co dzień wnosi? Proszę pana, woda Redox w zasadzie spełnia wszystkie najważniejsze warunki wody idealnej, taka jaka być powinna, czyli jest przygotowana, jest ustrukturyzowana technologią granderyzacji, znaczy, że jej klasy są wszystkie takie same oraz jest przygotowana i jest również, proszę pana, dodany do niej wodór. Wodór powoduje to, że tak jak wcześniej powiedziałem, wszystkie wolne rodniki tlenowe, hydroksylowe zostają od organizmu usuwane, a to właśnie one przyspieszają proces niszczenia i chorowania. Bo tak jak się zajmujemy w Akademii Długowieczności długowiecznością, to długowieczność można osiągnąć tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będziemy w dobrym stanie, w dobrej kondycji i o mocnym zdrowiu, a niestety wolne rodniki hydroksylowe nam w tym przeszkadzają. Więc trzeba o to zadbać, żeby właśnie je usuwać, ale tak jak wcześniej powiedziałem, nie wszystkie wolne rodniki, tylko z wszystkich czterech chodzi o ten hydroksylowy, który jest szkodliwy, bo pozostałe są potrzebne w organizmie. No i właśnie woda Redox wyłapuje ten wolny rodnik hydroksylowy i go usuwa z organizmu. No a oprócz tego odpowiednio też nawadnia nasz organizm. Czy państwo jeszcze jakieś pytania mają? A gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego, czym pan się zajmuje? Mamy stronę internetową, proszę pana, Akademia Duchowieczności, wystarczy w Google wpisać, albo akupunktura.pokrywka.pl i są informacje na ten temat. Na stronie Akademii Duchowieczności znajdują się również placówki Akademii Duchowieczności oraz wszystkie komory normobaryczne, jest ich już w Polsce 16, także to grono się powiększa. Można sobie skorzystać tam, gdzie kto ma jak najbliżej. W Szalejowie jest normobaria pierwsza u doktora Pokrywki. U mnie jest w Łajanowie normobaria, która właśnie jest nasza, a tak poza tym są osoby, które sobie zbudowały i też używają i udostępniają dla innych. Kobiety w ciąży, małe dzieci mogą korzystać z normobarii? Proszę pani, każdy z normobarii może korzystać. Również kobiety w ciąży, tak, oraz małe dzieciaczki. No moja żona w ostatniej ciąży cały czas była w normobarii i odkąd się urodził najmłodszy dzieciaczek też jest w normobarii cały czas. No nie mam porównania za bardzo, bo w tym momencie nie mam innych dzieci, które żyją poza normobarią, ale mały się bardzo dobrze rozwija. Jest bardzo silny, świetnie się rozwija. Co mówią zresztą na różnych wizytach terapeuci, do których jeździmy, żeby go sprawdzić i żeby pobadać, czy tą wszystkie funkcje są prawidłowe, ruchowe i nie tylko, to właśnie mówią, że jest jakoś tak nadzwyczaj dobrze rozwinięte. Choć dla nas to normalne, bo my tego nie widzimy, tej różnicy. No, jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję.